No, to mamy przygotowanego dominatora na podróż. Przede wszystkim zrobiliśmy go od strony mechanicznej na tip-top. Tutaj w silniku była robiona głowica, sprzęgło. Z tej strony tutaj też rozrusznik, gaźnik. Z gaźnikiem były też duże problemy. Napęd cały, zawieszenie, amortyzator jest zregenerowany w firmie Sanchez z Warszawy. Przednie zawieszenie zregenerowane przeze mnie, ale dobrze. Cimeringi, nowe lagi, olej w lagach. No, dużo dodatków mamy. Woltomierz, jakiś czujnik ciśnienia oleju, temperatury oleju. Regulator napięcia jest chiński, bo się okazuje, że chiński lepiej działa od oryginalnego, lepiej stabilizuje napięcie. Mamy oczywiście oryginalny w zapasie. Filtr powietrza. Filtr powietrza jest założony, tutaj nie pokażę teraz, gąbkowy. Gąbka włożona w oryginalny filtr, w obudowę i nasączony olejkiem tam, takim specjalnym. No, zestaw napędowy. Zmieniliśmy tylną zębatkę na trochę mniejszą, 42 zęby zamiast 47 zębów. To daje tyle, że jest większa prędkość na każdym biegu i przy takiej tam prędkości turystycznej 100-120 będą niższe obroty silnika, bo cały czas i tak jedziemy na piątym biegu, czy to będzie 47 czy 42. No, zmniejsza się zużycie silnika, tam oleju, wszystkiego. Opony nowe, Mitas E07. Przy czym nie można tutaj mylić E07 Plus, bo podobno nie są już tak dobre jak E07. Tak słyszałem. No, trochę kosztowały, ale są. Są nówki. No, co dalej tutaj? No, kufry były założone oczywiście. Na podróż taką w dwie osoby. Śpiwory, namioty, komplet jakiejś odzieży typu gacie. No, trzeba będzie gdzieś zapakować. Oczywiście do kufrów został również zapakowany pakiet logistyczny tutaj specjalny. Tutaj zgodnie z konsultacjami, z forumowiczami, dobrałem odpowiednio tam części, oleje, jakieś tam linki, coś, linka sprzęgła podobno mówią, że bardzo często pęka, więc tutaj mam dwie różnych producentów, więc jakby pękła jedna, to zmieniamy na drugą i może wytrzyma dłużej. No, moduły zapłonowe. Trochę niestety tutaj się wypiąłem na forumowiczu i kupiłem chińskie. Z dwóch różnych źródeł, chociaż wyglądają tak samo. Oba działają, na obu przejechaliśmy kilkaset kilometrów, więc mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek. Gdyby coś się miało popsuć, to już by było popsute. Regulator napięcia, jakaś pompka, tam pierdółki, kabelki, jakieś wężyki, ładowarka do akumulatora z powerbanka. No i takie. Żeby zaoszczędzić miejsce w kufrach i przenieść jak najwięcej masy na przód, no to sakwy przednie też będą. Pod sakwami włożyłem dętki. Dętki przyczepiłem trytytkami. Kurde, wynalazek wszechczasów, trytytka. Wszystko da się przyczepić tym. Kufra się urwie, to 50 trytytek i można jechać dalej. No, ale wracając. Dętki po obu stronach przyczepione pod gumole. Mam nadzieję, że to te trytytki nie będą haratać nam gumy. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Łańcuch do przyczepiania. Też obwinięty o gumole. Waży 9 kg. Z całego pakietu logistycznego jest chyba najcięższym elementem. Wszystko ważyło 25 kg chyba. Cały pakiet logistyczny, naprawczy. Z czego 9 kg ważył łańcuch, 7 kg z tego co pamiętam ważyły bańki oleju, 8 litrów. Swoją drogą nie mamy ich gdzie włożyć, ale mam nadzieję, że szybko będą znikać, jak to dominator ma w zwyczaju spalać olej. No, a pozostałe rzeczy, tam te kilkanaście kilo, to są te tutaj pierdółki, narzędzia. A, narzędzia poprzepinałem w różnych miejscach, jakieś tam klucze, coś tam, żeby po prostu przenieść z tyłu na przód, jak najbardziej na przód masę. O, na przykład tutaj też w worku coś tam jest przyczepione, jakoś tak
nie koliduje. Nie koliduje z kierownicą, sprawdzałem. Nawet jak będzie kolidować, no to nie jest to twarde. Tak, pełna ruchomość. No i taki w miarę przygotowany, takimi trochę metodami domowymi do podróży nasz motorek. Jedziemy pojutrze. No i następne filmiki będą już z zagranicy. Bułgarii, Turcji. Może nawet gdzieś dalej. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojechać. No to co? Pozdrawiamy i życzcie nam szerokiej drogi.